Na napisanie testu mieli 40 minut. Jak już nie mam żadnej, nie żyję, no były łatwiejsze, drugie trudniejsze po prostu, tak. Wszystkie były takie poprzednie. Później egzamin z udzielania pierwszej pomocy. Zauważyłam panią leżącą na chodniku, ponieważ się przewróciła, i co w tej sytuacji miałam zrobić. No i odpowiedziałam, że jak trzeba sprawdzić, czy oddycha. Tutaj musieli wykazać się umiejętnością jazdy na rowerze po specjalnie przygotowanym torze przeszkód. Najtrudniejszy wydawał się slalom, tutaj właśnie pokazany tutaj. To mówię najtrudniejsza. Najłatwiejsza trasa to była chyba ta tutaj na początku pierwsza. To był Żmika. Jechało się bardzo dobrze. W Kasince Małej uczniowie szkół podstawowych gimnazjów powiatu limanowskiego rywalizowali w eliminacjach konkursu dotyczącego bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ten turniej odbywa się w Kasince Małej już chyba od 17 lat, albo i nawet 18. My jesteśmy organizatorem etapu gminnego, jak również od kilkunastu lat etapu powiatowego. Dlaczego? No widocznie się sprawdziliśmy w roli organizatora. Okazuje się, że świadomość młodych ludzi dotycząca korzystania i bezpiecznego poruszania się po drodze jest coraz większa. Tego typu turnieje tę świadomość jeszcze bardziej podnoszą. Powiem tak, że ta świadomość wśród młodzieży jest coraz większa. Ja powiem, że nawet patrząc na statystycznie na ilości wypadków z udziałem młodzieży, naprawdę poprawia się to z roku na rok. Drużyny, które zwyciężyły w eliminacjach powiatowych, będą go reprezentować na 36. ogólnopolskim turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego. Patronat nad turniejem w Kasince Małej objęła nasza telewizja.